Gdybym był dziennikarzem, to pewnie powiedziałbym, że nowy Sportage został zupełnie przeprojektowany. Wyznaczał będzie nowe kierunki rozwoju Outkey, a do jego zakupu w salonach tej marki stoją wielkie kolejki. No ale nie jestem dziennikarzem. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Są dwa auta, na które w ostatnich miesiącach czekałem najbardziej. Pierwszym z nich była Mazda CX-60, jej test już możecie sobie zobaczyć, a drugim była właśnie Kia Sportage. Jest ona na rynku już oczywiście od pewnego czasu. Warto powiedzieć, że jako model na rynku jest już prawie 30 lat, także to jest kawałek czasu, ale ten wariant, ten najnowszy wariant, na który czekałem, udało się wcisnąć do testów dopiero teraz, stąd tak długie moje oczekiwanie, a przede wszystkim bardzo rozbudzone nadzieje, czy to oglądając zapowiedzi, czy to oglądając testy, czy po prostu patrząc na ten samochód. Ale do konkretów. Jeśli jesteście jedną z tych osób, która zobaczyła nowego Sportage'a i już leci do salonu, aby go zamówić, to posłuchajcie na początek, co w ogóle możecie skonfigurować pod maską. I nie jest tego dużo, ale może to nawet lepiej, bo po prostu będzie łatwiej wybrać. Do wyboru otrzymaliśmy kilka wariantów tego samego silnika, czyli 1.6 TGDI. Podstawowy, czysto benzynowy wariant o mocy 150 koni mechanicznych. Tutaj mamy tylko sześciobiegową skrzynię manualną oraz napęd naprzód. Dalej będzie to już hybryda o mocy 230 koni mechanicznych. Tutaj tylko sześciobiegowy automat, ale do wyboru napęd naprzód lub na wszystkie koła. Cennik zamyka wariant o mocy 265 koni. Tutaj tylko sześciobiegowy automat oraz tylko i wyłącznie napęd na wszystkie koła. Ok, czyli podstawowe informacje już mamy. Ja do testu otrzymałem oczywiście najmocniejszy wariant hybrydy typu plug-in. I te podstawowe informacje musimy uzupełnić jeszcze o to, że mamy tutaj 350 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 8,2 sekundy. Jeszcze taka ciekawostka, wariant czysto hybrydowy o mocy 230 koni mechanicznych i plug-in o mocy 265 koni mechanicznych mają taki sam moment obrotowy, czyli 350 Nm. A mówię o tym, bo może to być dla Was ważne przy wyborze między tymi wersjami. Za chwilę będę mówił dalej, ale zobaczcie, ja zawsze staram się to pokazać, gdy tutaj jestem. Jestem nad morzem i zobaczcie, jak wygląda droga, po której się do tego morza dojeżdża. To jest coś fantastycznego. Kopalino, Lubiatowo, polecam, zapraszam. Fantastyczna rzecz. Szczególnie zimą, albo gdy mamy tych liści więcej, mają inny kolor na jesień. Wow, sztosik. Ale wracamy do samochodu i ja rzadko to robię, ale powiem teraz o wyglądzie. Bo myślę, że w przypadku tego samochodu trzeba to zrobić. To jest auto, które swoim projektem wzbudziło bardzo dużo kontrowersji na początku. Jestem przekonany, że odrzuci od siebie dużą grupę osób, która po prostu na coś takiego być może nie jest jeszcze gotowa. To jest mocno awangardowy samochód w kwestii wyglądu. Ale po co o tym mówię? Bo sam jak zobaczyłem ten projekt, to nie do końca byłem pewny, czy on mi się spodoba, czy nie. A na żywo, moim zdaniem, ten samochód robi dużo lepsze wrażenie niż właśnie w katalogu, czy tam gdzieś na zdjęciach. Więc zanim ten samochód skreślicie, to polecam, zobaczcie go na żywo, bo oczywiście być może on Was nadal będzie odrzucał, ale może zdarzyć się też coś takiego, że będzie odwrotnie i powiecie wow. Ja na pewno tak zrobiłem i moim zdaniem ten samochód wygląda kapitalnie, jest inny. Rzuca się w oczy, nie da się go pomylić z żadnym innym samochodem, więc tutaj ode mnie bardzo duży plus. Ale przejdźmy do środka, bo to właśnie tutaj Kia pokazała, na co ją dzisiaj stać. Po pierwsze materiały. Nie wiem, czy zauważyliście, ale często zdarza się coś takiego, że w samochodach typu SUV deska, czy ogólnie materiały, którymi wykończono samochód tutaj, są gorsze niż nawet w samochodzie tej samej marki, ale na przykład w kompakcie czy w limuzynie. Ja coś takiego zauważyłem, szczególnie w tych większych SUV-ach. Być może też przez to, że tej powierzchni tutaj do zagospodarowania jest więcej, to te materiały wydają się czasem słabsze. W Sportage czegoś takiego zupełnie nie odczułem, wręcz powiem więcej. Te materiały są moim zdaniem naprawdę bardzo dobrej jakości, są świetnie spasowane. Ten samochód nie ma dużo przebiegu, bo to jest 11 tysięcy, ale kompletnie nic tutaj nie trzeszczy, nawet przez sekundę, a zdarza się to czasem w samochodach testowych, prasowych, chociażby ostatnio w Megance, w której dość mocno wiele rzeczy skrzypiało. Tutaj nie ma tego w ogóle. Idziemy dalej. Zegary czy zestaw multimedialny. Zobaczcie, jaka tu jest jakość. Nie wiem do końca, czy będzie to można zobaczyć na filmie, bo to raczej trzeba zobaczyć samemu. I znowu na sekundę przerwę, bo właśnie dojechaliśmy nad morze. Ono jest tam. Ja podjadę jak najbliżej. Zobaczcie, jak to wygląda. Fantastyczne miejsce. Naprawdę Wam bardzo polecam. Kopalino, Lubiatowo. Tutaj dalej nie wjedziemy, a szkoda, no ale jest zakaz, więc wracamy.
a dokładnie tam przed nami jest morze. Ale zobaczcie, może jak już tu jestem, to wykorzystam. Zobaczcie, jaki mamy promień skrętu. Jeszcze raz zawrócimy naokoło tego drzewa. On może nie jest taki, że opadnie Wam szczęka, ale zupełnie nie bójcie się manewrować tym samochodem, bo nie będziecie mieli z tym problemu pod względem jego możliwości zawracania. Także jeśli jest jakaś obawa, że to jest za duży samochód i będzie ciężko gdzieś tam na parkingu, to moim zdaniem zupełnie nie. Ale wracamy do wnętrza. Te zegary, wyświetlacz przede mną czy ten, to jest pewien element wow w tym samochodzie. Zobaczcie, jak możemy sobie konfigurować właśnie zegary przede mną, prędkościomierz. Mamy tutaj cztery warianty, tryb A, tryb B i tryb C. No i na końcu tryb dynamiczny. Co ciekawe, ten tryb, gdzie mamy taką grafikę z jakimś krajobrazem, on zmienia się w zależności od pogody. Czyli na przykład pada deszcz, no to tutaj też będzie padał deszcz. Jest słońce, to tutaj będzie słońce. Coś dziwnego, coś innego, ale moim zdaniem coś bardzo fajnego, bardzo ciekawego, bo ja w życiu nie powiedziałbym, że będę jeździł samochodem z czymś takim. Inaczej, że wybiorę dla siebie coś takiego, taki wariant, a tutaj w większości czasu jeździłem z czymś takim. Być może jakbym miał ten samochód dłużej, to bym to przełączył, ale w tym momencie mi się to podoba, jest fajne, jest inne i tutaj znowu plus. Ale jak mówię o plusach, to powiedzmy sobie troszkę o minusach. Bardzo zaskoczyło mnie to, że mamy tutaj Android Auto i Apple CarPlay, ale po kablu. Podejrzewam, że jest to kwestia jakiejś aktualizacji. Może to już nawet się pojawiło, ale ja w tym egzemplarzu Android Auto mam tylko po kablu i tego się nie spodziewałem, szczególnie patrząc na jakość tego auta, to co ono ma, to Android po kablu średnio. Drugą rzeczą, której się spodziewałem, to head-up, no a go tutaj nie mam. I mieć nie mogę, więc tutaj może powiem tak, dla osób, które z tym nie jeździły, to nie będzie żaden problem, ale dla osób, tak jak ja, które mają to u siebie, są przyzwyczajone i po prostu to lubią, no to jest to dziwne, że czegoś takiego nie mamy, szczególnie w samochodzie tej klasy, bo będę to podkreślał. Ja już od Kii wymagam dużo więcej niż kiedyś i coś takiego jak head-up powinno się tu znaleźć. Kolejną rzeczą, do której bym się przyczepił, jest piano black. Jest go tutaj dużo, jest go tutaj za dużo i chociaż myślę, że to wygląda super, to jest już porysowane, jak się przyjrzymy, więc będzie się rysowało i w utrzymaniu to na pewno najprostsze nie będzie. No ale w sumie, tak jak mówię, no wygląda kapitalnie. I dobra, jak spojrzałem się w to miejsce, to pewnie też zauważyliście, że czegoś tu brakuje, a mianowicie drążka do zmiany biegów. Tego już brakuje w coraz większej liczbie samochodów. Kia Hyundai przyzwyczaiły do tego, że potrafią tutaj już robić guziki, jakieś przyciski, ale to jest coś nowego, bo jest to pokrętło. I mówię o tym po to, bo znowu jako ktoś, kto sprzedawał samochody, widziałem, że takie rzeczy potrafią u Was sprawiać pewien niepokój, a wręcz odrzucić od samochodu, bo o nie, ja nie umiem, nie będę z tym jeździć. Sama skrzynia automatyczna często tak robiła, wierzcie mi. I trzeba było nad kimś mocno pracować, żeby się do tego przekonał. Pokażę Wam na szybko, jak to działa. Zatrzymam się, nic tutaj nie jedzie. Zobaczcie. Tą skrzynią oczywiście kręcimy lewo, prawo. Mamy tutaj trzy tryby, drive, luz i wsteczny. To jest tyle. Oczywiście mamy też przycisk P, czyli parking, ale mówimy o trybach do jazdy. To zobaczcie, mam na drive, ruszając lekko w lewo, wrzucam na luz. Jak ruszę znowu lekko w lewo, to nic się nie stanie, w prawo też nic się nie stanie. Trzeba ruszyć mocniej. Przełączamy na wsteczny, mocniej. Na drive, znowu mocniej wsteczny, mocniej drive. Koniec. To jest cała filozofia. Zupełnie się tego nie bójcie. Jak podjedziecie, zaparkujecie, wyłączycie samochód, on się sam przełączy na parking. Naprawdę to jest kompletnie niewymagające jakiejś nauki, jakiejś obsługi. Wsiadłem do samochodu, stoję na P, drive, jadę. Nic więcej. Bardzo prosta rzecz. Nawet bym powiedział, że wygodna, więc kompletnie luz. Chociaż może wtrącę jedną rzecz. Ja czasami jeżdżę samochodami, na przykład ostatnio w CX-60, gdzie tutaj mamy pokrętło do obsługi ekranu. I zdarzyło mi się parę razy w trakcie jazdy, że chciałem to pokręcić. I w sumie nie wiem, co by się stało, pewnie nic, bo podejrzewam, że jest to zablokowane w trakcie jazdy, ale nie będę próbował, nie namawiajcie. Ale coś takiego miałem w głowie. Ale to zupełnie nie zwracajcie na to uwagi, mówię to jako taką pewną ciekawostkę. Bardzo prosta rzecz do obsługi. Odnośnie samej skrzyni nie jest najważniejsze to, jak się te biegi włącza, tylko to, co dzieje się dalej, czyli jak ta skrzynia zachowuje się na co dzień, jak ona działa. I tutaj z mojej strony kompletnie zero zastrzeżeń, a wręcz powiedziałbym, że ta skrzynia jest świetna. Nie doświadczyłem tutaj żadnego szarpania, żadnego zastanawiania się, gubienia biegów. Ta skrzynia, zresztą jak to w Kii, bo to nie jest nic nowego, ale działa świetnie. Na szczęście nie jest to żadne CVT, tylko standardowa 6-obiegowa skrzynia automatyczna. I naprawdę warto to podkreślić, bo to jest świetna robota i muszę dodać, że nie chodzi o samą skrzynię, tylko całe działanie układu napędowego, przełączanie się trybów hybrydowych, czyli z silnika elektrycznego na benzynowy, żadnych szarpnięć, a czasami tak się zdarza w takich samochodach, nawet w pluginach,
nie w samych czystych hybrydach, ale nawet w pluginach, to czasem występuje, bo słyszycie dokładnie, kiedy silnik się włączył, silnik benzynowy, kiedy zgasł. Nawet czasami zdarza się tak, że potrafi samochodem w pewien sposób zatrzęść, gdy włącza się silnik benzynowy. Tu tego nie ma, jest to wszystko bardzo płynne, zrobione dokładnie tak, jak to powinno być. Ale jest jedna rzecz, która nie jest prosta do obsługi i to nie powinno być tak zrobione. Ja się tego będę czepiał, póki są jeszcze inne samochody i można to sobie, że tak powiem, wybrać, bo pewnie niedługo nie będzie można, ale oczywiście dotykowy panel. On wygląda pięknie, bo moim zdaniem to jest troszkę taki element ekskluzyw, nazwijmy to. Fajnie, wygląda super, tylko zobaczcie, jadę, powiedzmy, że mam 140, jest noc, pada deszcz, jest ruch i chcę podkręcić temperaturę, czyli taka bardzo skomplikowana czynność. No to co muszę zrobić? Najpierw muszę trafić tutaj, w taki wąski, nie wiem co to w sumie jest, no tutaj, włączy się temperatura i wtedy mogę pokręcić i zmienić temperaturę czy siłę nawiewu. Bo standardowo, zobaczcie, to za chwilę zniknie, mamy takie ustawienie, czyli jakiś tam setup, media, radio i tak dalej. I w tym momencie kręcąc tym pokrętłem, zrobię głośniej albo ciszej. A już chcąc zmienić temperaturę, to tak jak powiedziałem, najpierw tu i dopiero tym samym pokrętłem cieplej, zimniej. O tyle dobrze, że na przykład grzanie tylnej szyby jest cały czas tutaj, czy nawiew na przednią szybę, ale ogólnie jeśli chcemy wejść w panel klimatyzacji, no to najpierw trzeba trafić tu i dopiero się bawić. To jest oczywiście również do przyzwyczajenia, bo każdy właściciel Sportage'a pewnie już o tym nie myśli, robi to automatycznie, ale dla kogoś, kto nie jeździ z czymś takim, kto ma przyciski czy pokrętła standardowo wbudowane na stałe, to nigdy nie będzie fajne. Nigdy. Póki nie zacznie z tym żyć na co dzień, to zawsze myślę, że każdy wybierze taki wariant, że tak powiem, klasyczny. No to czepiałem się tego i będę się tego czepiał dalej. Tak samo czepiam się w Kia Sportage. I jeszcze ze środka troszkę odnośnie miejsca. To na nogi mamy go naprawdę sporo. Ja mam 182 cm wzrostu. Zobaczcie, siedzę sam za sobą i miejsca na nogi zupełnie mi nie brakuje. Fajną rzeczą jest to, że mimo, że mamy tutaj plugina, to tunel środkowy wcale nie jest jakiś wielki. Nie przeszkadza mi, siądzie tutaj trzecia osoba bez jakiegoś większego problemu, także tutaj plus. I tak samo miejsce nad głową, zupełnie mi go nie brakuje. No to jest oczywiście SUV, więc tego się spodziewamy, ale pod tym względem jest bardzo ok. Przyczepić natomiast możemy się troszkę do pojemności bagażnika w pluginie, bo ile w wersji czysto benzynowej to jest 590 litrów, to jest całkiem godna wartość, to tutaj mamy bagażnik o pojemności 540 litrów, czyli 50 litrów mniej. To jest oczywiście związane z osprzętem elektrycznym, który musi się tutaj gdzieś znaleźć, więc jak to zwykle bywa, zabierze nam troszkę powierzchni bagażnika, ale 540 litrów to myślę nadal jest wartość całkiem ok, jak na auto tej klasy. Fajna rzecz to znany już z Hyundai patent, czyli włączamy kierunkowskaz i widzimy, czy to z jednej strony, czy to z drugiej, co dzieje się koło samochodu. To się przydaje przede wszystkim podczas zmiany pasa, także to jest spoko. No i mamy też tryby jazdy, co ciekawe tutaj nie tylko jako eko czy sport, ale też do jazdy w terenie. Chociaż trzeba przyznać, że nie mamy tutaj trybu normal i moim zdaniem tryb eko możemy traktować właśnie jako coś takiego, czyli tryb normal i mamy też tryb sport. Tutaj jest to tak zrobione, że one jakoś bardzo się nie różnią, albo może inaczej. Chodzi o to, że tryb eko możemy spokojnie traktować jako taki standardowy tryb na co dzień. Samochód nie muli, jeździ normalnie, więc tryb eko będzie tym, który będziecie wykorzystywali najczęściej. A jeśli chodzi o tryby do jazdy w terenie, mamy śnieg, mamy błoto, mamy piasek, ale powiem szczerze, że to oczywiście nie jest samochód do żadnej jazdy w terenie, więc te tryby traktuję bardziej jako ciekawostkę, chyba że nie udało mi się jeszcze ich jakoś do końca poznać, ale będę obstawał przy tym, że to bardziej ciekawostka. Jeśli miałbym się do czegoś jeszcze troszkę przyczepić, to podłokietnik, który nie jest wyciągany, nie jest regulowany, więc być może nie wszyscy znajdą idealną pozycję, no ale tak już jest. Fotele w samochodzie tej klasy są ogrzewane, ale również wentylowane, to musiało się tutaj znaleźć i najważniejsze dla mnie, że znalazł się auto hold, bo to niestety nie jest jeszcze codzienność, a ten jest, działa dobrze i tutaj plus. No i dobra, przejdźmy sobie troszkę do tego, jak tym samochodem się w ogóle jeździ, bo po to są samochody, przynajmniej moim zdaniem. I tutaj znowu muszę powiedzieć, że to jest kolejny element, w którym Kia zrobiła największy postęp, czyli raz materiały i ogólna jakość samochodu, dwa właśnie jazda, prowadzenie. SUVy to ogólnie nie są samochody, które stworzono do dawania przyjemności z jazdy. To jest oczywiste, ale ten samochód w pewien sposób to robi. Czym? Przede wszystkim tym, że prowadzi się w miarę precyzyjnie, daje dosyć dużą informację zwrotną. Nie jest tutaj tak, że machacie tą kierownicą, nic się nie dzieje, musicie pół kierownicy przekręcić, żeby on w ogóle zaczął skręcać. Ten układ kierowniczy jest, nie wiem czy jest takie słowo na układ kierowniczy, ale taki całkiem żwawy. Żwawo reaguje na to, co Wy chcecie zrobić, czy ten samochód reaguje żwawo na to, co chcecie zrobić, jak na SUVa oczywiście. W szybkich łukach oczywiście się przechyla, ale tylko trochę. Nie jakoś tak, że przesiadacie się na fotel obok.
Ale to jest bardzo dobre miejsce, żebym zaznaczył jedną rzecz, bo to jest kolejny taki samochód, podobnie było w przypadku Mazdy CX-60. Jak słyszycie 265 koni, 8 sekund do setki, 350 Nm, prąd, to możecie sobie pomyśleć, że to jest samochód sportowy, nawet nazywa się Sportage. Dziwnie powiedziałem, ale tak się nazywa. Sportage. To nie jest samochód sportowy w żadnym wypadku, nawet w przypadku tego silnika. Okej, tu jest bliżej do 300 koni niż do 200, ale nadal to nie jest samochód w żadnym wypadku do takiej szybkiej, dynamicznej jazdy, wciskania się wszędzie, wyprzedzania. On to zrobi, ale zrobi to mniej więcej tak, jak wy uczyliście się historii w podstawówce. No uczyliście się, bo musieliście, a nie, że uwielbialiście albo ktoś wam kazał. To ten samochód też to zrobi, bo mu każecie, ale nie, że to będzie lubił. I też jak wy to odczujecie, w tym samochodzie, mimo tego, że ma dane bardzo fajne, 8,2 do setki, to tego zupełnie nie czuć. Po prostu jest pewny element zwłoki po naciśnięciu gazu i ogólnie umówmy się, mam nadzieję, że to ustaliliśmy, to nie jest samochód w żaden sposób sportowy, mimo swojej mocy. Bo kolejne rzeczy, które musicie wiedzieć. I tutaj myślę, że to może być największy minus Kia Sportage, mimo tego, że mamy tutaj prąd, jest to hybryda typu plug-in, to czego się spodziewamy? Spodziewamy się niskiego spalania. I oczywiście, no nie mówimy o spalaniu w przypadku jazdy na prądzie, bo na samym prądzie ten samochód, mając baterię o pojemności niecałych 14 kWh, to w trybie bezemisyjnym ten samochód powinien jeździć powtarzalnie około 50 km. Mi się przynajmniej tak udawało i to jest ok, to jest taka wartość, która na co dzień powinna wystarczyć. Natomiast ciekawe oczywiście będzie to, co dzieje się po całkowitym wyczerpaniu baterii. Może nie całkowitym, bo ona do zera całkiem nie zejdzie, ale po takim wyczerpaniu, gdzie na samym prądzie już nie pojedziecie. To tak, ja w Warszawie osiągałem wyniki w okolicy 6 litrów. To jest, myślę, bardzo do pochwalenia, bo to nie jest mały samochód. Warszawa to nie jest łatwe miasto do osiągania niskich wartości spalania, więc 6 litrów, 6,5 jest bardzo, bardzo, bardzo ok. No ale przyjechałem tutaj nad morze po autostradzie. I tak. Przy 120 na godzinę, bo starałem się dłuższe odcinki tak jechać, ten samochód spalał mi jakieś 8-8,5 litra. To już jest taki wynik, którego bardziej spodziewałem się przy prędkości autostradowej. No ale właśnie przy tej prędkości, czyli przy 140, ten samochód palił bliżej 10 litrów. Więc to jest dużo i to nie jest tak, że ja wariowałem, szalałem, bo nawet warunków takich nie było. Ten samochód po prostu tyle spala. Chyba że są tutaj właściciele, którzy mnie poprawią, no to śmiało, nawet sam bym się ucieszył. Ale jeśli jeździcie dużo w trasie po autostradzie, to nastawcie się na spalanie w okolicy tych 10 litrów, niestety. I odnośnie spalania jest jeszcze jedna rzecz, bo to nie jest tylko to. Ważną rzeczą jest pojemność zbiornika paliwa, bo to jest tylko 42 litry. I zauważcie, ten samochód na trasę odnośnie przyjemności z jazdy jest super, ale biorąc pod uwagę jego spalanie i pojemność zbiornika paliwa, to w zasadzie jadąc autostradą nie dojedziecie bez tankowania z Warszawy do Gdańska. A przynajmniej będziecie to musieli zrobić za chwilę, bo zaraz skończy się wam paliwo i może to nie jest jakiś wielki problem, albo na pewno mniejszy niż sama konieczność tankowania i płacenia za to, ale stawanie co 300-400 km i tankowanie też do najprzyjemniejszych nie należy i pod tym względem na pewno są lepsze wybory, czy samochody, które robią to lepiej, czy nawet Kia Sportage, które robią to lepiej. Wersja plug-in hybrid to raczej samochód dla osób, które jeżdżą w mieście. Jeśli ktoś zwraca uwagę na światła, no pewnie wszyscy na to zwracamy uwagę, ale jeśli ktoś szczególnie potrzebuje dobrego oświetlenia, to ze Sportage myślę, że będzie bardzo zadowolony. Ale druga rzecz, bo to nie jest oczywiste i nie jest też tak zawsze w każdym samochodzie, to działanie świateł automatycznych, bo to oczywiście są pełne LEDy i one w nocy robią dokładnie to, co powinny. Czyli przełączanie właśnie na światła drogowe, wycinanie samochodów, które jadą przed wami czy z naprzeciwka, doświetlanie zakrętów, to wszystko działa fantastycznie. Ja jechałem sporo w nocy, ani razu nie zdarzyło mi się, że ktoś mi migał, a to oznaczałoby oczywiście, że coś tutaj jest nie tak i samochód nie przełączył świateł tak jak powinien, więc myślę, że ten aspekt znowu muszę bardzo pochwalić. A samo wnętrze w nocy wygląda w ten sposób. Jest to wszystko całkiem fajnie podświetlone. Konsola między fotelami jest bardzo wyraźna, może inaczej, przyciski są bardzo dobrze widoczne, są fajnie oświetlone, ładnie to wygląda. Tak samo nie ma żadnego problemu odnośnie klimatyzacji, no może poza tym, że trzeba w to trafić, ale w nocy wszystko widać. Tak samo ekran, który już mówiłem, jest świetnej jakości, więc Kia wieczorem wygląda w ten sposób. Ale jeszcze jedna rzecz odnośnie właśnie jazdy na przykład na autostradzie, bo ja czekając na ten samochód, siłą rzeczy obejrzałem jakieś testy, czy przeczytałem jakieś testy i w bardzo wielu powtarzało się, że to jest samochód źle wyciszony. Tu też jestem ciekawy waszego zdania, bardziej właśnie do właścicieli czy osób, które więcej pojeździły tym samochodem, bo ja się z tym nie zgadzam.
Moim zdaniem gdzieś do 100 km na godzinę to wręcz jest bardzo dobrze. No ale wiadomo, po trasie będziemy jechali szybciej, to nie powiem, że jest super, ale też nie powiem, że jest źle. A praktycznie w każdym teście to czytałem, więc nie wiem, od czego to zależy, czy jeździliśmy jakimiś innymi egzemplarzami. Nie wiem, może wcześniejsze osoby testujące miały jakieś przedprodukcyjne, bo to się czasami zdarza, ale ja się po prostu z tym nie zgadzam. Moim zdaniem ten samochód jest wyciszony całkiem dobrze. A przynajmniej powiem, że nie jest źle wyciszony, o tak. Bo pamiętajcie, że coś takiego testujemy zawsze na sobie. Nie słuchajcie mnie czy tych innych osób. Sprawdźcie, jak z tym wyciszeniem jest dla Was. Bo nie kupujecie samochodu dla mnie, czy dla jakiegoś innego dziennikarza czy youtubera. Więc tutaj polecam. I to samo z audio, bo ja powiem, że tu jest bardzo dobry dźwięk. Mimo, że to chyba nie jest Harman Kardon, bo tutaj nie mam żadnego znaczka, nigdzie go nie znalazłem, nie znalazłem go też w wyposażeniu, więc podejrzewam, że to nie jest lepsze audio, chociaż to cholera wie, no może nie ma tego znaczka. Ale jeśli nie ma, to tym bardziej szacun, całkiem dobrze to gra. No ale dobra, myślę, że nie ma co przedłużać, tylko przejdźmy do ulubionego fragmentu, czyli ile takie cacko kosztuje. Ceny Kia Sportage startują z poziomu 119 900 zł. Jest to oczywiście podstawowa wersja M oraz jednostka o mocy 150 koni mechanicznych z manualną skrzynią biegów. Jeśli chcielibyście automat, to ten zaczyna się od 162 900 zł, to będzie już oczywiście hybryda o mocy 230 koni i napęd na przód, a napęd na 4 koła to dodatkowe 9 000 zł. Ceny wersji plug-in startują z poziomu 194 900 zł, a cennik zamyka wersja GT Line i tutaj mamy już 217 900 zł. Oczywiście dodam, że nawet do najwyższej wersji wyposażeniowej zawsze coś tam dojdzie, więc w pełni wyposażony samochód osiągnie pułap ponad 220 tysięcy złotych. Zastanawiałem się, jak te ceny podsumować, czy jak podsumować ten samochód. I pomyślałem sobie o czymś takim. Jesteśmy tutaj nad morzem, że tak powiem, w dwa samochody. Jeden to jest Kia Sportage, drugi to jest Mercedes GLA. Obydwa są spasione tak? Kosztują w miarę podobnie, no Mercedes będzie troszeczkę droższy, ale to nie jest jakaś duża różnica. Teoretycznie jedyną rzeczą, która je łączy, bo to jest Kia i Mercedes, jest to, że oba są białe. Tak by było kiedyś, bo nie byłoby więcej elementów łączących. Dziś po pierwsze tym elementem jest cena, bo hello, kosztują podobnie, coś co kiedyś wydawałoby się niemożliwe, ale po co ja o tym mówię? Bo chciałbym podsumować ten test, czy ten samochód w taki sposób, że gdybyście postawili mi te dwa samochody, dali te tam 230 tysięcy i powiedzieli, wybierasz ten lub ten, to ja nie wiem, co bym wziął. I bez względu na to, co bym wziął, nawet jakbym wziął Mercedesa, to sam fakt, że ja się zastanawiam nad tym, czy wybrać Kia, czy wybrać Mercedesa, podsumowuje to, jakiej jakości jest to auto, jakie to w ogóle jest auto, jaką drogę przeszła Kia i zwyczajnie, jak świetny jest to samochód. Bo nowa Kia Sportage to jest fantastyczne auto. Dodam jeszcze, że dla mnie, chociaż ja byłem bardzo zadowolony z nowego Tucsona, bo to jest świetny samochód, to moim zdaniem Sportage jest jeszcze lepszy. To są oczywiście bliźniacze auta, ale ja się w Sportage'u czuję jeszcze lepiej, jeszcze bardziej mi się podoba. Obydwa kosmiczne, ten jeszcze bardziej prawdopodobnie, ale ja wybrałbym Kia Sportage. No i tak jak mówię, nie wiem, czy wybrałbym Kia Sportage, czy Mercedesa GLA. Tutaj mogłyby zadecydować takie rzeczy, że Sportage jest oczywiście większy. Dlatego też ma podobną cenę do Mercedesa, bo już GLC, czyli rywal tego samochodu teoretycznie, byłby droższy. Ale sam fakt, nie wiem co bym wybrał i niech to będzie fajne podsumowanie tego testu i poziomu, na jaki dzisiaj weszła Kia. Czekam bardzo na Wasze opinie, jak Wam się ten samochód podoba. Czy też mielibyście taki dylemat, czy nadal uważacie, że jak Kia, to nie, bo to jakiś Koreańczyk i tak dalej. Więc komentarze pod filmem, to będzie bardzo dobre miejsce, abyście wypowiedzieli swoje zdanie. Ja jeszcze tylko szybko przypomnę o subskrypcji kanału. Dla osób, które tego jeszcze nie zrobiły, to po zakończeniu tego filmu kliknijcie subskrybuj, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, a ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!